Ruch TV. Oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. Tomasz Wójtowicz z nami. Tomku, cenne 3 punkty. Ciężkie to było spotkanie. Jak je podsumujesz? No na pewno zdecydowanie był to bardzo ciężki mecz. Cieszę się, że udało nam się go wygrać. Takie mecze zdecydowanie warto wygrywać, bo później w późniejszym rozrachunku będą ważyć o pozycji w tabeli, a na pewno jest też fajnie wygrać przy takiej publiczności i z drużyną stopu w takim ciężkim meczu. No właśnie, mecz był ciężki, cały czas ten wynik wisiał na włosku, a jednak go wygraliście. Mówi się, że w takich momentach się rodzi drużyna. Zgadzam się z tym stwierdzeniem. Właśnie widać było, że mimo tego trudnego początku, straconej szybko bramki, nie załamaliśmy się, tylko podnieśliśmy głowy, zaczęliśmy walczyć, zdobyliśmy wyrównującą bramkę i od tego momentu już nie spuściliśmy z tonu i nie wróciliśmy do tej słabej gry, którą prezentowaliśmy w pierwszych 10 minutach, co na pewno zaowocowało tym, że udało nam się wygrać ten mecz. Przyjechała do Was drużyna, która miała tyle samo punktów, kandydat do awansu. Wy jesteście w cudzysłowie Beniaminkiem. Chyba po takim meczu każdy z Was może sobie pomyśleć, że przed nikim w tej lidze nie powinniście czuć kompleksów. To nie oznacza oczywiście, że musicie nagle gdzieś tam bujać głowami w obokłach, ale też bać się nikogo absolutnie Ruch Chorzów nie musi. A zdecydowanie mamy mocną drużynę, nie powinniśmy się nikogo bać, a to, że wygrywamy z drużynami stopu, tylko potwierdza to, że możemy wygrywać z każdym i nie powinniśmy się nikogo bać. I oby tak dalej. Te mecze są naprawdę ważne, nie tylko z tymi drużynami stopu, ale właśnie z tymi z dołu też są bardzo ważne i powinniśmy się skupiać na tym, żeby każdy mecz wygrywać i nie spuszczać głowy. Nie mogę Cię nie zapytać o tę newralgiczną minutę, Twoją interwencję w polu karnym. Jak to wyglądało z Twojej perspektywy? Z mojej perspektywy wyglądało tak, że po prostu stykowa sytuacja była. Zaryzykowałem, bo była sytuacja w polu karnym. No i jeszcze nie widziałem powtórek, więc nie mogę się dokładnie wypowiedzieć, ale no jeżeli sędzia zdecydował, że nie podyktował karnego, no to tylko się cieszyć. No to jeszcze na koniec słówkiem zapytam Ciebie o Twój dotychczasowy sezon. 7 występów. Myślę, że już powolutku można mówić o Tobie, o takim podstawowym zawodniku. Ty czujesz rzeczywiście, że to jest taki Twój przełomowy póki co sezon, gdzie już stałeś się takim piłkarzem pełną gębą, bo patrzymy na Ciebie trochę przez pryzmat młodzieżowca, ale Ty jednak no, to miejsce wywalczyłeś sobie już tak pewnie, nie ze względu na wiek, tylko też na umiejętności. No na pewno tutaj w drużynie mamy dużą rywalizację. Mogę się tylko cieszyć, że to trener na mnie stawia. No pewnie młodzieżowiec też trochę ułatwia mi to, że występuję w pierwszym składzie, ale myślę, że jest na tyle duża rywalizacja, że jednak ten młodzieżowiec nie gra aż tak dużej roli, tylko trener decyduje się na skład, patrząc na aktualną dyspozycję. No a że mnie wybiera, to chyba znaczy, że ta dyspozycja jest wystarczająco dobra. No a tak trzymać, cieszę się z tych występów. Nie spodziewałem się, że tak dobrze wejdę w ten sezon, ale nic, tylko pracować i tak dalej. Tomek Neugebauer był tu przed Tobą, jeszcze jednym słówkiem mówił, wszyscy do Kalisza, Ty się rozumiem, pod tym podpisujesz teraz. No zdecydowanie, no. Im więcej kibiców, tym lepiej. Miejmy nadzieję, że zawita spora zgraja naszych kibiców i pokaże kibicom z Kalisza, jak się kibicuje i pomoże nam wygrać ten ciężki mecz.